Wysoka Rada, szanowni Państwo, otwieram 55. sesję Rady Miejskiej w Puławie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam radnych miejskich, państwowych ministrów, wszystkich zaproszonych gościów oraz na podstawie listy obecności stwierdzam, że przez uczestniczy 17 radnych. To stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów przyznaczę panią wiceprzewodniczącą Annę Bechler. Jest 18. Zanim te techniczne sprawy zaczniemy, proszę Państwa, gościmy dzisiaj panów, który przekazuje głos, pan Julian Lemieś i przepraszam, nie, jeszcze jedno, nie, pan Jankos. Tak, bardzo proszę, na chwilkę przekażę panu głos, mamy bardzo uroczystą chwilę. Proszę. Tak, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, chcielibyśmy w ramach tych obchodów stulecia niepodległości państwa wyróżnić osoby, które nie mogły z różnych przyczyn uczestniczyć w tych elementach, które były w sobotę, w niedzielę tutaj organizowane przy udziale również miasta z okazji stulecia niepodległości państwa naszego. Liga Obrony Kraju zespół z Ministerstwem Obrony Narodowej z tego tytułu też wydał pamiątkowy medal stulecia niepodległości państwa. Chcieliśmy dla tych osób, które jeszcze nie zostały wyróżnione tym medalem, dzisiaj to na tej sesji zrobić. Jest to medal nadany dla osób i instytucji, które w tym okresie szczególnie zasłużyły się dla Linii Obrony Kraju, jak również dla obronności państwa przy pomocy tych instytucji, tych osób. Liga Obrony Kraju mogła realizować statutowe zadania z zakresu m.in. obronności państwa, wychowywania dzieci i młodzieży, ruchu patriotycznym. I tak chciałem tutaj poprosić, jest na sali pani Anna Krzyżanowska. Nie wiem, gdzie mi to wyśmiewali. Tu proszę państwa, obozna. Pan Adam Krzyżanowski. Pan Edward Bojko. Wojciech Żmudziński. Ja bym tak prosił ten medal ma dwie strony, nie wiem, tak z daleka to jest niewidoczny. Na tej stronie są organizacje, które funkcjonowały w strukturach Linii Obrony Kraju od początku tego okresu powojennego. Tak. Dziękuję bardzo za dotychczasową pracę. Razem akurat z panem radnym Żylińskim, burmistrzem. W tym okresie minionym żeśmy mieli okazję jako Liga Obrony Kraju bardzo istotne dla naszego kraju imprezy, między innymi już nie wyliczę, ile razy organizowaliśmy tu wspólnie Mistrzostwa Polski w modelach pływających, ale i dwukrotnie zdarzyło się zorganizować Mistrzostwa Świata, które bardzo pięknie wspominają.
myślę, że to będzie przypominało tą świetną współpracę naszą. To jest te lata współpracy. Nie widzę chętnych do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto
kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą Pomysł na SMS? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy punktu przedszkola w świecie dźwięku. Bardzo proszę o opinię. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą Przedszkolak w świecie dźwięków, ruchu i obrazów? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła również tę uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy przystąpienia do programu Przedszkole życzliwe dla wszystkich. Bardzo proszę o opinię. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Nie ma chętnych do dyskusji. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Ława do realizacji projektu pod nazwą Przedszkole życzliwe dla wszystkich? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie jednomyślnie. I kolejny tego typu punkt. Projekt Poznajemy Świat przy wspólnej zabawie. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą Poznajemy Świat przy wspólnej zabawie? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednomyślnie. I projekt Mogę Więcej. Bardzo proszę o opinię. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Iława do realizacji projektu pod nazwą Mogę Więcej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska i tę uchwałę podjęła również jednomyślnie. I teraz mamy kwestię, punkt jeszcze nowo wprowadzony, zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Biskupskiej. Zmieniamy się Biskupską, również temat był omawiany. Komisja wnosi o przyjęcie wraz ze zgłoszoną poprawką. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawki. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Biskupskiej? Zmieniamy to poprzednio ogłosie. Przy ulicy Biskupskiej, wyżej wymienionym. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Proszę przeczytać. Przecież było na komisji dyskutowane o tym. Ja mam napisane faktycznie na... Ale zmieniono. Właśnie dlatego ten błąd i na komisji wyjaśniała pani, że jest pomyłka. Przepraszam, w punkcie drugim jest paragraf pierwszy. Słowa przy biskupskiej zastępuje się słowami przy ulicy Sienkiewicza. Tak, ale uchwała przy biskupskiej. Nazwie było przy biskupskiej. W tej uchwale zmieniamy nazwę. I tam będzie się policzone. Prosty. A może to powinno być? Nie, na przykład. Na święcie? Ale
zmieniamy tą treść poprzedniej uchwały, która miała nazwę Złożone przy ulicy Biskupskiej. Tak, Biskupskiej, to zmienione teraz. Tak, to zmieniamy, że zmieniliśmy tą uchwałę, co było się Ja daję jeszcze jedno pytanie. Jakiej ulicy dotyczy ta uchwała konkretnie? Żeby było jasne. Teraz ulicy Sienkiewicza. Państwo podjęli pierwotną uchwałę, która dotyczyła ulicy Biskupskiej. Dlatego Państwo mają nagłówek, że dotyczy to zmiany uchwały przy ulicy Biskupskiej, bo Państwo taką uchwałę podjęli. Tak, na uchwałę. Tą nazwę z ulicy Biskupskiej zmieniamy teraz na ulicy Sienkiewicza. Dziękuję. Dobrze, przeczytam jeszcze raz. W sprawie, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Zmiany w Biskupskiej, tak? Ale położonej przy ulicy Draszewicza. W Łodzi, w niedzielę, to na Sienkiewicza została. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę. 3, 18 głosach za i 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem. Panie Burmistrzu, chciałam Pana zapytać, czy prawdą jest, że podpisał Pan już ostatnio umowę dotyczącą remontu dworca? I tego, tego. Nie, nie, remontu dworca nie się nie dworca, tylko okolicy. Tak, wczorajszym podpisałem na 1 milion złotych umowę z wykonawcą wojennego sprzedawcą. W ten sposób zakończyliśmy tylko sprzedawcy. Czyli mówiąc krótko, ta inwestycja kolejnej kadencji może rozpocząć już? Musi być. Musi być. Czy jeszcze jakieś inne inwestycje są przewidziane, Panie Burmistrzu? Ja przepraszam, że dodam jeszcze. Tak? Inwestycja to oczywiście rozpoczęła się już dzisiaj. Dzisiaj został przekazany część bardzo pokojowej. Rozpoczyna się już inwestycja. A czy jeszcze jakieś inwestycje, Panie Burmistrzu? Bardzo przepraszam, panie przewodniczący, chciałem jedno słowo, bo mam taki przypadek osoby mieszkanowej, tak. I w związku z tym, że to jest ostatnie korzystanie z tego mikrofonu, chciałem po prostu podziękować panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi, panu zastępcom, kolegom, koleżankom z Rady za to, że mogliśmy wspólnie przez te 4 lata żyć. Naprawdę to wspaniała przygoda. Kończy się działalność Rady. Ale pamiętajcie, przyjaciółmi, ja chciałbym, żebyśmy z Wami stali. Nawet tych obozów, którzy opanowali tam w Zesławach, mieli na mnie źle patrzyli. Wszystkim ja wybaczam, wszystkim Wam za przyjaciół. Chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo wszystkim. Życzę następnego Panie Burmistrzu. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, jedno pytanie mam. Chciałbym zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, jak, kiedy i gdzie zamierza uczcić to, co przed chwilą otrzymał, nagrody, pieniądze, medale i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, że już tego może mu udzielić. 4 lata nie miałem, pracowałem za szefa i ja nieraz nie doczekałem. Bym się zastanowił, ale ponieważ aż 5 radnych w naszej komisji weszło do następnej kadencji, a ubolewam, że Tadeusz jest startował, bardzo ubolewam, że Tadeusz nie był. To ja to przemyślę tak. Nie boli, myślę, że to będzie szybko, bo to na koniec kadencji trzeba coś zrobić. Bardzo proszę, Pani Burmistrz. Ja jeszcze na koniec dodam, że jeżeli chodzi o
człowiek, którym tyle rozmawialiśmy. Pierwszy etap jest na, że tak powiem, na etapie negocjacji, tak? Budowa naszego żłobka, więc projekt przeszedł i negocjujemy, więc to też jest Państwa zasługa, bo to się dzieje. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem początku zamykam 59. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie.